Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Jak widzicie, przed nami ostatnie dni letniego okienka transferowego, więc musimy ruszyć po tych zawodników, których jeszcze tutaj chcemy. A chcemy dobrego napastnika, który w miejsce Mariano by zagrał, bo tam chcemy jeszcze kogoś lepszego. No i jednego rezerwowego, środkowego obrońcę bardzo by się nam ktoś taki przydał. I jeżeli chodzi o tych napastników, to przyjrzałem im się dokładnie przed nagraniem. I powiem Wam szczerze, że zdecydowanie najlepiej wygląda ten ganago, nie tylko dlatego, że ma najlepszą ocenę ogólną, ale też dlatego, że zarabia najmniej z tych wszystkich napastników, których tutaj mamy, a zobaczcie, ich jest naprawdę tutaj sporo. I ten, który jest najlepszy, zarabia najmniej, to jest naprawdę ciekawe. A profil tego zawodnika bardzo nam pasuje, jest dosyć wszechstronny, jest dobrym dryblerem i myślę, że naprawdę pasowałby do naszego zespołu i byłby takim dobrym następcą Murryssa. Oczywiście jego wartość jest bardzo duża, więc musimy sobie zerknąć na nasz budżet transferowy, ale jak widzimy jest gigantyczny, więc tutaj akurat nie ma żadnego problemu ze sprowadzeniem takiego piłkarza, więc przechodzimy sobie tutaj, no i co, spróbujemy go podpisać. Jeszcze tylko jedna rzecz mnie interesuje, jak to wygląda w naszym zespole jeśli chodzi o płace, kto zarabia najwięcej? Najwięcej zarabia Elvis, to jest 16 tysięcy, więc ja myślę, że... Temu napastnikowi, żeby go przekonać do gry w takim zespole jak nasz, do zmiany klubu, a gra przecież w bardzo dobrym klubie w lidze niemieckiej, to trzeba będzie mu zaproponować naprawdę dobrą tygodniówkę, żeby po prostu mieć argumenty do gry w naszym zespole. No, zobaczmy, ile pieniędzy będzie chciał klub, przede wszystkim za niego. Zacznijmy może od 10 milionów, zobaczymy, co oni na to. 15-805% od sprzedaży. Ja myślę, że spokojnie się tutaj dogadamy, no bo tak naprawdę nie musimy tutaj jakoś specjalnie oszczędzać. Patrząc na to, jaki mamy budżet: 14 milionów, 14,5 ok, ja się na to zgadzam. No i w ten sposób bijemy rekord transferowy klasy, jeśli chodzi o zawodnika przychodzącego do polskiego klubu, bo oczywiście jeśli chodzi o rekord transferowy piłkarza, który odchodzi z Ekstraklasy, no to też mamy ten rekord na swoim koncie 39,5 miliona za Moraisa kilka odcinków temu. No a teraz Ganago za 14,5 miliona do nas dołączy. No jestem przekonany, że to się uda, no bo chcemy mu zaproponować naprawdę świetne warunki. Kluczowy piłkarz oczywiście. Ok teraz tak pięcioletni kontrakt zobaczymy co on na to 3 lata w porządku więc myślę że możemy podpisać na cztery i oni się na to zgadzają bez klauzuli fantastycznie no i jeśli chodzi o pensję no to ja mu proponuję podwyżkę na 17 tysięcy będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem w naszej drużynie jeszcze 100 tysięcy a nawet więcej bo jednak zmiana klubu na no znacznie mniej prestiżowy nie oszukujmy się więc czymś trzeba go przekonać 200 tysięcy euro. Myślę, że jest jak najbardziej zadowolony. Myślę też, że jest przede wszystkim zaskoczony taką ofertą z klubu Ekstra Klasy. OK, świetna robota. Mamy wiadomość od klubu. Ściągnij do pierwszego zespołu jednego kluczowego piłkarza, pomocnika lub napastnika. I to właśnie w tym momencie udało nam się zrealizować. Więc świetna sprawa. Przychodzimy sobie tutaj i wstawiamy Ganago za za Mariano i Mariano będzie teraz naszym rezerwowym napastnikiem, za tego piłkarza go sobie tutaj wstawimy na stałe, również Tataryna za Samuela i myślę, że tak możemy to w tym momencie zapisać. Oczywiście przyjście Ganago sprawia, że Śpiewak będzie dostawał mniej szans, ale myślę, że od czasu do czasu będzie grał mimo wszystko i będzie piłkarzem jednak nam potrzebnym. No i patrzymy sobie na środkowych obrońców. Kogo tutaj mamy? jest ten Connolly. I to mógłby być całkiem fajny rezerwowy obrońca. Wzrost 183 cm. Okej, okay, ja uważam, że to byłby całkiem fajny transfer. Moglibyśmy oczywiście iść po tego piłkarza, który wygląda świetnie, ale i pensja potężna i Borussia Dortmund. No myślę, że to zamyka nam drogę do niego. Ale już podpisać tego piłkarza jak najbardziej możemy i myślę, że to będzie dobra decyzja. Na rezerwowego obrońcę jak najbardziej się taki piłkarz nadaje. Więc po prostu sobie po niego idziemy Sporadyczny, widać, że on rozumie Jaką rolę będzie pełnił w tym zespole I mu to nie przeszkadza Na 3 lata myślę, że możemy podpisać kontrakt Ok, tu jesteśmy dogadani Bez klauzuli, świetnie No a jeśli chodzi o pensję No to myślę, że mogę mu zaproponować 9 tysięcy I 50 tysięcy Bonusu Chcę, żeby miał jak najfajniejsze warunki On się oczywiście na to zgadza No i jeśli chodzi o kwestie transferowe To wszystko mamy już tak naprawdę w tym momencie załatwione więc bierzemy sobie Konoliego i dajemy go właśnie za kogo? Za Plewkę, myślę, ze względu na to, że Plewka prawdopodobnie odejdzie, choć jeszcze tam sprawa nie została załatwiona z jego nowym klubem, ale tam ktoś wpłacił klauzulę odstępnego, jak dobrze pamiętam, więc Plewka prawdopodobnie odejdzie z naszego zespołu. Więc w sumie moglibyśmy sobie jeszcze zerknąć na środkowych pomocników, bo może środkowy pomocnik jakiś rezerwowy też by. Przydał nam się w tym momencie. Zobaczmy, czy tutaj jest ktoś ciekawy. Okej, okay, tego Hiszpana kiedyś tam obserwowaliśmy, pamiętam. Tego też. Oni wszyscy już mają kluby. No dobra, więc tutaj ciężka sprawa z tym. No jest ten Andreas z Grecji, tylko że to jest typowy ofensywny pomocnik. Zobaczmy. No tak. Tutaj te obronne cechy no, są fatalne, więc go nie przerobimy na środkowego pomocnika. No fajnie by było pójść po któregoś z tych Hiszpanów może. I jeden z nich byłby naprawdę fajnym, rezerwowym pomocnikiem dla nas. Zobaczmy, ile ten zarabia. No dużo. Ten zarabia mało. Jemu byśmy mogli zaproponować lepsze warunki. No gra w Holandii i pewnie dołączył tam niedawno. No ale słuchajcie, jeśli zaproponujemy im naprawdę fajne warunki i klubowi, i przede wszystkim zawodnikowi. No to może akurat uda się ten transfer zrealizować. Ja tutaj jestem w stanie no, zaproponować 4 miliony zobaczymy, co oni na to. Oni chcą Amaniego i jeszcze pieniędzy no absolutnie nie wchodzi to w grę. Więc 4 miliony 100 tysięcy jego wartość 5,5. Okej. Okay. No to zaproponujmy w takim razie 5. Zobaczymy, co powiedzą. I oni się na to zgadzają, więc świetna sprawa. No, i przechodzimy do negocjacji. 10,5 tysiąca zarabia w tym momencie, więc myślę, że musielibyśmy mu tutaj zaproponować z 15 rotacyjne występy. Ważny. Okej, okay, dobra. Niech będzie w takim razie ważny na 4 lata. Zobaczymy, co on powie. On chce na 2, no to spotkajmy się w połowie. Na 3 lata podpisujemy kontrakt. Okej. Okay. Tu jesteśmy dogadani, bez klauzuli. Świetnie. I on proponuje taką płacę. No to ja go tutaj bardzo teraz zaskoczę. Bo ja mu proponuję tak, 15 tysięcy i znacznie większy bonus. 200 tysięcy. No i nie dziwię się, że są zadowoleni, bo to jest naprawdę, no spora podwyżka, jakby nie patrzeć. No i gra w klubie, który gra w Lidze Mistrzów, więc tak naprawdę, patrząc pod tym względem, sportowo, no to jest pewnego rodzaju awans. Oczywiście nie jeśli chodzi o ligę, w jakiej gra no ale jeśli chodzi o, o europejskie puchary no to już jak najbardziej jest to awans tutaj poustawiajmy sobie to w ten sposób i teraz tak dajmy plany rozwoju tym nowym naszym zawodnikom najszybciej pójdzie w szpice więc idziemy w to i mamy jeszcze tego kaldarę. zobaczmy w co możemy z nim tutaj iść nie, nie kaldarę. chodziło mi oczywiście o chodziło mi oczywiście od tego Gerarda plan rozwoju i teraz tak, 36 tygodni środkowy pomocnik i od bramki do bramki myślę, że środkowy pomocnik w jego wypadku będzie lepszy Okej, okay, jeszcze zmieńmy numery, bo 7 dla niego no nie za bardzo ale może dostać na przykład numer 25 no i jeszcze ten nasz napastnik to jemu możemy w sumie dać siódemkę no bo to, to jest taka nasza teraz nowa gwiazda w zespole więc dajemy mu numer 7 i mam nadzieję że będzie grał w taki sposób, że ta siódemka jak najbardziej będzie do niego pasowała po prostu więc przechodzimy sobie już teraz dalej mamy ofertę transferu za Iszaka, ale to nas w ogóle nie interesuje odrzucamy ją od razu plewka został sprzedany Ok, więc to już wiemy. Przełożone spotkania i nagroda z Champions League. Więc mamy już, znamy już grupę Ligi Mistrzów i zobaczmy, z kim zagramy. Więc tak, Wiktoria Pilzno jest w naszej grupie. To jest rywal, z którym moglibyśmy sobie poradzić. Myślę, że będzie to możliwe, no ale pewnie to jest najsłabszy rywal. Zobaczmy, z kim jeszcze zagramy. Wow, zagramy z Juventusem i z Atletico Madrid. Więc, no nie oszukujmy się. Wyjście z tej grupy Ligi Mistrzów będzie graniczyło z cudem. Natomiast pokonanie Wiktorii Pilsno, zajęcie trzeciego miejsca w grupie i spadek do Ligi Europy, żeby tam grać dalej w fazie pucharowej, to brzmi jak dobry plan i to brzmi jak coś, co może się wydarzyć. Więc myślę, że to jest cel dla nas na, na tą grupę. Tutaj akceptujemy wypożyczenie Samuela na rok. ok, i gramy z wartą poznań. Więc zobaczmy jak wygląda nasz zespół. Niektórzy piłkarze troszkę zmęczeni. Za Milana zagra sobie więc Tataryn. Tutaj szansę dostanie nasz nowy piłkarz. I myślę, że za Kaldarę Konoli dostanie szansę. Niech trochę pogra. I niech się chłopaki tutaj zaprezentują w drużynie. A Mani myślę, że na ławce mógłby być tylko za kogo. Chociaż nie, wiecie co, jak on jest tak zmęczony, niech on tutaj zostanie. Dobra, więc w taki sposób przechodzimy sobie do szybkiej symulacji i zwartą Poznań. Wygrywamy 3 do 1. Mariano, Ishak i Tatary strzelają dla nas bramki. Statystyki widzimy fantastyczne po naszej stronie. Więc nic, tylko się cieszyć, bo jeśli dobrze kojarzy, to mamy komplet zwycięstw jak na razie w lidze. Dokładnie, mamy tutaj nawet informację. Wisła Kraków przedłuża serię zwycięstw do sześciu. Fantastyczna sprawa. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze się do nas zgłosi w ogóle po jakiś transfer lub wypożyczenie. No, my już zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy, tak naprawdę. Okej, okay, Milan nie Milan, tylko Samuel został wypożyczony i mam jeszcze ofertę wypożyczenia kuczery do Sportingu byłego klubu Cristiano Ronaldo, jak dobrze wiemy. Okej, okay, ja się na to zgadzam, bo naszym takim głównym rezerwowym pomocnikiem ofensywnym jest Tataryn, więc kuczera i tak dużo szans by nie dostawał, więc niech idzie na to wypożyczenie. No i czekamy. Co tu się dalej będzie działo, czy coś jeszcze w ogóle będzie się działo? Tutaj jest dogadane wypożyczenie, ok, akceptujemy na rok. No i mamy ofertę za Christian Senna i za Caldare. To jest oferta z Montpellier i mamy dostać piłkarza na zamiany, który nas nie interesuje za bardzo. No i my też Christian Senna nie chcemy się pozbywać, ale to jest, wiecie, klub z ligi francuskiej. No i co by tutaj zrobić? Ok, 14 milionów 400 tysięcy podpowiada nam asystent, że moglibyśmy za niego dostać. Więc ja będę chciał znacznie więcej oczywiście, ale porozmawiać musimy. Więc odrzucamy tego zawodnika. No i tutaj spróbujmy z jakąś potężną kwotą wyjść. 27,5 miliona. Zobaczymy co oni na to. Pewnie od razu to odrzucą. Tak też się dzieje. No i dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. Mamy też ofertę z Antwerpii za Kaldarę, ale to myślę, że od razu mogę odrzucić. No po prostu odrzucam to. Też ze względu na to, że to już są ostatnie godziny okienka, ja już nie planowałem nikogo się pozbywać. To jest za mało czasu, żeby zastępować ich jakimiś zawodnikami. Więc myślę, że mam prawo po prostu te oferty odrzucić i tyle. Więc lecimy sobie dalej. Zostały już tylko 3 godziny, czy jeszcze jakaś wiadomość do nas przyjdzie. Nawet jak przyjdzie, to tutaj już prawdopodobnie nic się nie zdąży wydarzyć. No właśnie, to już na pewno się nie wydarzy, więc to odrzucamy. No i tak nie, by, nie bylibyśmy zainteresowani w ogóle wypożyczeniem tego piłkarza, bo jest nam potrzebny jako rezerwowy. Jeszcze mamy jakąś wiadomość, na to już nawet nie będę odpowiadał, bo to i tak już nie ma prawa się wydarzyć. No i koniec letniego okienka transferowego, które uważam, że było dla nas no, intensywne, ale też dosyć udane. Udało nam się fajnie zastąpić zawodników, którzy niestety odeszli. I teraz jak wyglądają w ogóle ci juniorzy? Myślę, że tych najsłabszych byśmy mogli się stąd pozbyć. Paweł Kozioł wygląda słabo, więc go się już tutaj pozbywamy. Okej, okay, tutaj ten potencjał też nie jest jakiś super. Myślę, że też już możemy... Wyrzucić tego zawodnika. Tutaj też to wygląda słabo. Zostawmy sobie tylko tutaj tych najlepszych. Tutaj też. No, tego Nowaka. Dobra, jeszcze możemy zostawić sobie na chwilę. Resztę myślę, że też sobie jeszcze zostawimy. Tego piłkarza z Mołdawii, bramkarza przenosimy do drużyny seniorów, bo on tam już wygląda naprawdę całkiem fajnie. No a dobrze też mieć jednak jakiegoś bramkarza zapasowego, rezerwowego w drużynie, bo jak widzicie wszyscy są na wypożyczeniach. Mieliśmy tylko Handanowicza, no a teraz mamy też tego bramkarza z Mołdawii No ale go też do listy wypożyczeń tutaj sobie dodajemy. Ok, więc to jest zrobione. No i przechodzimy sobie dalej. Oferta transferu Iszaka z Kopenhagi. Bardzo ciekawa oferta. No gdybyśmy teraz się na to zgodzili, to on odejdzie w styczniu. Ale ja to po prostu odrzucam, bo Iszak to jest piłkarz, który jest nam potrzebny i ja nie chcę się z nim rozstawać. Jak już to latem mogłoby do tego dojść? Okej, okay, przychodzi do nas ten bramkarz z Mołdawii, mówi, że od dawna marzył, żeby zagrać w drużynie seniorów. No, jesteśmy pod wrażeniem jego umiejętności, bo prezentują się naprawdę fajnie. Oferta wypożyczenia właśnie tego bramkarza do Realu Oviedo. bez opcji wykupu, jak najbardziej się na to zgodzę. Mamy też raport zwiadowczy. Zobaczmy, jakich tam juniorów nam sprowadził ten mołdawski skaut. Na razie wygląda to słabo. I zobaczymy, czy w ogóle ktoś ciekawy tutaj będzie. No i wygląda na to, że nie. Chociaż tutaj potencjał jest przyzwoity. Więc tego piłkarza do obserwacji jeszcze sobie tutaj zostawimy. Zobaczmy w ogóle na kalendarz, jak to wygląda. Przed nami spotkanie z Zagłębiem, a potem tylko trzy dni... I Wiktoria Pilzno, niezwykle istotne spotkanie, no bo to jest nasz główny rywal w grupie i to jest ten rywal, którego naprawdę chcemy pokonać. Oferta transferu za Jarosława. Okej, okay. myślę, że to jest piłkarz, z którym możemy się rozstać. Tylko ja bym chciał wynegocjować troszkę lepsze pieniądze za niego, ale nie mam zamiaru go trzymać, bo on i tak gra mało. No i fajnie, żeby ta jego kariera po prostu się rozwijała. Spróbujmy 4 miliony, zobaczymy, co oni na to. 3,300. ok, no to myślę, że 3,5 miliona to będzie uczciwa umowa. No i tak też się dzieje. Więc Blażek odejdzie za 3,5 miliona. Dobrze. Fajnie. Więc jesteśmy tutaj dogadani. Przechodzimy sobie dalej i gramy z Zagłębiem. Tutaj oczywiście wyjdziemy sobie mocno rezerwowym składem. Za Ganago wejdzie Mariano. Za Iszaka wejdzie Śpiewak. Za Milana Tataryn. Tutaj niech wejdzie ten nasz nowy hiszpański pomocnik, tutaj Tajbi, fajnie, że praktycznie na każdą pozycję mamy teraz kogoś żeby ten skład, wiecie, był taki w pełni rezerwowy, że tak powiem tutaj Connolly, tutaj Fagan Wolcott tutaj tego piłkarza sobie wprowadzimy i zamienimy ich może, no i dajmy szansę też na bramce temu mołdawskiemu bramkarzowi, zobaczymy jak się spisze no i takim mocno rezerwowym składem z zagłębiem Lubin Wygrywamy mimo wszystko 2 do 1. Mariano strzela i Tataryn. Tataryn jak gra, strzela naprawdę dużo bramek. Fajna sprawa. No i przed nami starcie, pierwsze takie można powiedzieć oficjalne starcie w Lidze Mistrzów, bo wiecie, to już nie jest to już nie są eliminacje. To już jest mecz fazy grupowej. Bardzo ważna sprawa. Dogadane wypożyczenie do Realu Oviedo na krótki okres. ok, akceptujemy to. No i zobaczmy, gramy u siebie. Myślę, że możemy wziąć udział w konferencji prasowej przed tym meczem, bo to jest bardzo istotne spotkanie. I zastanawiam się, czy wyjść na nie szybką symulacją, czy rozbudowaną. Ok, czy damy radę dotrzeć do dalszych etapów Champions League? Musimy sobie poradzić z presją. Okej, okay, ta odpowiedź się podoba bardzo zespołowi. Czy zaczniecie od wygranej? Musimy zachować koncentrację, myślę, że możemy odpowiedzieć w ten sposób na to pytanie. I trzecie pytanie. Jak kształtują się humory po ostatnim meczu? Taktyka się sprawdziła. Okej, okay, zespół jest tak naprawdę maksymalnie zadowolony widzimy w tym momencie. No i ja myślę, że troszkę zaryzykujemy i pójdziemy tutaj szybką symulacją w ten mecz. To jest nasz najmocniejszy skład, jest całkowicie wypoczęty. OK. Zobaczmy, czy na ławce są wszyscy, których tutaj chcemy widzieć. Nie, bo jeszcze chcemy widzieć tego pana. Tylko za kogo. Myślę, że. No właśnie, trochę trudna decyzja może za śpiewaka. Mamy Mariano jako rezerwowego napastnika, więc w ten sposób sobie to poukładajmy. Jeszcze jeśli chodzi o taktykę, nie zmieniłem tutaj tego na stałe, ale za chwilę to zmienię. Na ten mecz wyjdziemy w ten sposób. No i słuchajcie. Pierwszy nasz mecz w Lidze Mistrzów już taki oficjalny. Robimy na szybkiej symulacji, troszkę ryzykujemy, ale mam nadzieję, że u siebie z Wiktorią Pilsno uda nam się wygrać ten bardzo ważny mecz. I tak też się dzieje, słuchajcie. Iszak w trzeciej minucie strzela bramkę. Potoczny w czwartej minucie nie strzela karnego. I taki wynik już się udało utrzymać, więc zaczynamy Ligę Mistrzów fantastycznie. Handanowić wysoka ocena, więc musiał się naprawdę fajnie spisać. Tam pewnie były Trudne strzały, no przede wszystkim ten rzut karny, prawdopodobnie został przez niego obroniony i dzięki temu taka ocena. No ale słuchajcie, trzy punkty w Lidze Mistrzów to jest najważniejsze i to nas bardzo, ale to bardzo cieszy. Blaszek został sprzedany, ok. I zobaczmy teraz, jak przedstawia się tabela w Lidze Mistrzów, bo to mnie teraz bardzo interesuje. Przechodzimy sobie dalej i mamy naszą grupę, zobaczcie: Atletico Madrid na czele udało im się wygrać z, z Juventusem zobaczmy w ogóle ile było 3 do 0, więc tutaj pogrom Atletico nad Juventusem no a my jesteśmy na miejscu drugim i mamy 3 punkty fantastyczna sprawa więc lecimy sobie teraz dalej zobaczmy wiadomości, mamy ofertę transferu Artura do Rakowa czy my chcemy to robić? To jest piłkarz, który za dużo szans, chociaż nie, on w sumie dostaje szansę. Bo mamy dosyć mało tych obrońców. Yy, więc nie, ja odrzucam tą ofertę. On u nas zostanie on będzie od czasu do czasu grał. Yy, ok, Mariano chciałby zagrać. Myślę, że spokojnie możemy go wystawić w tym meczu. Zobaczmy, jak to się przedstawia w ogóle dalej, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Tu będziemy mieć mecz wyjazdowy z Juventusem. Ok. Więc teraz myślę, że możemy wystawić mocny zespół na to spotkanie, a później będziemy y, troszkę naszych piłkarzy oszczędzać. Y, za Ganago wejdzie Mariano, skoro chciał. I takim składem wychodzimy sobie na Stal Mielec. Y, remisujemy co ciekawe, jeden do jednego. Pierwszy raz w tym sezonie nie wygrywamy spotkania, no ale też nie przegrywamy, więc passa bez porażki nadal trwa w naszym wykonaniu. Y, Okej, okay. widzimy, że w tabeli sytuacja jest fantastyczna i nie ma co tutaj narzekać. Na ten wynik. Imponujący występ Mariano. No i przechodzimy sobie dalej. Okej, okay, mamy informację o wypożyczeniu tego bramkarza. On, on oczywiście dopiero w styczniu uda się na to wypożyczenie. No a teraz mamy mecz z Drakowem, i tutaj już trzeba nam wielu zmian. Mariano zagra również tutaj, śpiewak też dostanie szansę. Tutaj Tataren, tutaj ten Hiszpan. Za Amaniego dostanie szansę Taibi Tutaj niech zagram Rus. Tutaj Christiansen, Connolly, Fagan Walcott. Tutaj ten piłkarz. Zamienimy ich może. No i tutaj ten bramkarz z Mołdawii też dostanie szansę gry. Szybka symulacja i z Rakowem. Wygrywamy 1 do 0. No to jest mocny zespół. Pamiętamy w zeszłym sezonie, Raków był tuż za nami w tabeli. Więc. Dosyć mocne tutaj na pewno było to starcie, zwłaszcza, że graliśmy rezerwowym składem, więc, no widzimy po statystykach, że mecz był w miarę wyrównany, choć nieco lepsze nasze statystyki, ale najważniejsze jest to, że kolejne trzy punkty trafiają na nasze konto. Natomiast my szykujemy się już do starcia z Juventusem. Zespół fajny, fajnie przygotowany, wypoczęty, więc przechodzimy sobie do tego spotkania. Mamy tutaj raport o juniorach, ale na razie tego nie chcę sprawdzać, to sobie sprawdzimy później. Nagroda dla menadżera miesiąca. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy tą nagrodę. No i słuchajcie, weźmiemy udział w konferencji prasowej przed tym meczem. Ja tutaj zrobię szybką symulację, bo, no bo nie ma sensu chyba robić innej. Czy zdołacie ponownie wygrać? Trzeba zachować koncentrację. No nie powiem, że zdecydowanie przed meczem z Juventusem, no bo nie oszukujmy się, tutaj Remis będzie wielkim sukcesem. Czy zmieni się skład? Mamy silnych i dobrych zawodników, myślę, że możemy w ten sposób po prostu odpowiedzieć na to pytanie. I trzecie pytanie w tej konferencji. Ostatnio oglądaliśmy parę Waszych świetnych występów. Czy zespół utrzyma taką formę? Y... Okej, okay, stać nas na jeszcze więcej. Myślę, że możemy odpowiedzieć w ten sposób, bo tak też uważam. Mm, Okej, okay, koniec konferencji prasowej i przechodzimy sobie do spotkania z Juventusem. Ja jeszcze tylko jedną rzecz chcę zobaczyć odnośnie kalendarza. Czy ostatnie spotkanie? Tak jest, ostatnie spotkanie. A nie, dobra, będziemy grać z Juventusem na koniec. Szkoda, że nie z Wiktorią Pilzno, bo to by było fajnie poukładane, bo to prawdopodobnie byłby kluczowy mecz, właśnie z Wiktorią na koniec, gdyby on był. A tak, to jest to poukładane troszeczkę inaczej, ale to nic. Dobrze, więc tutaj, co byśmy chcieli zrobić? Czy jakieś zmiany chcemy wprowadzać? No tego piłkarza, wiecie co? Zrobię to z tego poziomu, bo tych parę zmian tutaj jest potrzebnych. Na stałe. Więc tak, tego piłkarza sobie wprowadzamy. No właśnie za kogo? No chyba za śpiewaka. Ale śpiewak jest tutaj pierwszy w kolejce na ławkę. Więc to ustawiamy sobie w ten sposób i tutaj zawężamy tą grę na stałe. Ustawiamy sobie to na 30. OK. Zapisujemy te zmiany. I przechodzimy sobie do spotkania z Juventusem. Żadnych zmian nie wprowadzamy już więcej. Takim składem, naszym najmocniejszym, wychodzimy na ten mecz. I z Juventusem na wyjeździe. Wygrywamy 4 do trzech. Wygrywamy 4 do trzech z Juventusem na wyjeździe. Jesteśmy Wisłą Kraków, przypominam. Co tu się wydarzyło, to po prostu brakuje mi słów. I zobaczcie. Hattrick Milana. To jest nasz wychowanek. To jest nasz wychowanek, gość, którego w pierwszym sezonie gdzieś tam na początku znaleźliśmy w szkółce juniorów. Znaczy nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy w szkółce juniorów, no sprowadziliśmy go do tej szkółki, a on teraz wbija hat-trika Juventusowi na ich stadionie i wygrywamy mecz wyjazdowy. Brakuje mi słów po prostu. Widać, że jeśli chodzi o statystyki, to Juventus był nieco lepszy, ale wykorzystaliśmy dosłownie każdą okazję, jaką mieliśmy. Cztery strzały i cztery gole. Trochę szczęścia na pewno. Ale wygrywamy nasz drugi mecz, mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, to ja nie mam słów. Musimy zobaczyć w ogóle, jak to wygląda w tabeli, czy my jesteśmy liderem, bo wiele na to wskazuje, że jesteśmy liderem w tym momencie. Naszej grupy, no nie, Atletico jednak tam jest, lepszy bilans Bramkowy, zobaczmy, jak oni sobie poradzili 2 do 1 z Wiktorią Pilzno. No ale mamy 6 punktów, a Wiktoria i Juventus mają 0. I kto wie, czy my nie przejdziemy do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów, ale to jest coś, czego ja bym się w życiu Nie spodziewał, nie? W sensie wiadomo, jest jeszcze wcześniej na coś takiego Nie mówmy jeszcze, że tak będzie, bo różnie się to może potoczyć Ale wow, naprawdę wygląda to niesamowicie yy, Dobra, tego jeszcze sobie zostawmy Tutaj na obserwacji, bo po prostu mamy tak dobrych juniorów Że ja nie chcę brać, wiecie, takich, co do których mam Wątpliwości. Tutaj bardzo fajny potencjał Ale też jeszcze go zostawmy może to się zmieni jeszcze na, lep na lepszy potencjał. Tych piłkarzy odrzucamy, bo wyglądają słabiutko. Więc dwóch będziemy dalej tutaj obserwować. Yy, okay, ok, to mamy załatwione. Connolly, to było fantastyczne. Co za przeżycie. Chciałem bardzo podziękować za szansę pokazania dzisiaj, co mogę wnieść do gry zespołu. No jeszcze Connolly, który przed chwilą tak na dobrą sprawę był wolnym zawodnikiem i nie wiedział w ogóle, jak się potoczy jego przyszłość. Teraz jest częścią drużyny, która gra w Lidze Mistrzów i pokonuje Juventus. Też piękna historia dla niego. Dobrze, my gramy za chwilę z Radomiakiem. Później widzimy dosyć długa przerwa, Piast Gliwice i Atletico Madryt. Kolejne bardzo istotne spotkanie. Ale na razie skupmy się tutaj na Radomiaku i tutaj będzie potrzeba troszkę zmian. Tutaj wejdzie Mariano, tutaj dostanie szansę śpiewak. Za tych zmęczonych zawodników troszeczkę powprowadzamy innych. Tutaj niech zagra może sobie Tajbi. Za Kaldare Connolly. Tutaj wejdzie Christiansen. No i okej. Okay, wyjdźmy sobie dokładnie takim składem. Szybka symulacja i z radą jakiem radom, Remisujemy 2 do 2. Kolejny remis w ekstraklasie. No ale wiecie, no. Remis w ekstraklasie, a zwycięstwo z Juventusem w lidze mistrzów. Jakby nie przeszkadza mi to, że gramy w ten sposób, patrząc zwłaszcza na sytuację w tabeli ligowej, więc no. Fantastyczna sprawa. Dobrze, gramy teraz z piastem i widzimy, że tutaj jest bardzo krótka przerwa do meczu z Atletico. Więc tutaj trzeba na pewno troszkę takim rezerwowym składem wyjść, żeby mogli wypocząć dobrze zawodnicy. Tu zagra Mariano, tu śpiewak. Za Milana damy Tataryna. Tu sobie zagram Rus, Tutaj wprowadzimy tego pana. No, standardowe zmiany już w ostatnim czasie, można powiedzieć. Tutaj Christiansen. Konoli Fagan Wolcott, tutaj tego pana dajemy i za Handanowicia ten bramkarz zobaczymy jak ten skład się spisze rezerwowy i z Piastem Gliwice wygrywamy 4 do 1 wysoko Mariano Gumbał Tataryn i jeszcze raz Tataryn tak jak mówiłem już w dzisiejszym odcinku Tataryn jak grato strzela co najmniej jedną czasami dwie bramki bardzo fajnie się ten nasz wychowanek spisuje no i przechodzimy sobie do meczu z Atletico Madrid. Jeśli tutaj uda nam się po raz kolejny urwać jakieś punkty, to będę w szoku, nie? Weźmy sobie udział w konferencji, bo to przynosi dobre owoce, jak widzimy. Zawsze bierzemy udział w konferencjach przed meczami Ligi Mistrzów i jak na razie wszystko wygrywamy. Czy będziemy świadkami trzeciej wygranej z rzędu? Chłopaki są w formie, tak? Odpowiedzmy na to pytanie. No bo tutaj nie możemy mówić wprost, że z Atletico wygramy, no bez przesady. Jak morale? morale w drużynie jest znakomite no co tu dużo mówić taka prawda no i ostatnio oglądaliśmy parę Waszych świetnych występów czy zespół utrzyma formę musimy zachować koncentrację zespół po raz kolejny jest bardzo zadowolony morale wysokie no i przychodzimy sobie do spotkania z Atletico gramy u siebie a jak wiemy Wisła Kraków u siebie jest naprawdę mocna w tym sezonie no i co Myślę, że żadnych zmian tutaj nie chcę wprowadzać. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, to wszystko też jest poukładane tak jak chcemy. Więc po prostu przychodzimy sobie do spotkania z Atletico Madryt i zobaczmy, co tu się wydarzy. Przegrywamy tym razem 3 do 1. I szak strzela bramkę. No ale wiecie, to co się dzieje w Lidze Mistrzów w naszym wykonaniu, to i tak jest coś pięknego. Więc ta porażka absolutnie mnie nie boli. No bo po prostu wciąż nie mogę wyjść z podziwu po wygranej z Juventusem. No nie oszukujmy się, że to był wynik, który nas wszystkich tutaj niesamowicie zaskoczył. Mamy informację o planie rozwoju Iszaka. I myślę, że możemy iść z nim w szpicy. Tutaj widzimy zaledwie 13 tygodni. Fajnie, że mimo 31 lat on się wciąż bardzo, bardzo ładnie rozwija. Więc przechodzimy sobie dalej. I widzimy mecz z Termaliką. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda w kalendarzu. To już jest ostatnie spotkanie października. Później mamy Lechie Gdańsk, krótką przerwę i gramy z Atletico Madryt na wyjeździe tym razem. Później dwa spotkania ligowe i Wiktoria Pilzno. Niezwykle ważny mecz. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda w ogóle w lidze mistrzów. Przejdźmy może sobie w ten sposób będzie szybciej. I widzimy, że Juventus pokonał Wiktorię Pilzno, co dla nas jest świetną wiadomością tak naprawdę. Bo Wiktoria ma wciąż 0 punktów, a my mamy 6 i tak naprawdę grę, widzę Europy mamy już zapewnioną. Myślę, że to trzecie miejsce tutaj już jest dla nas praktycznie pewne. Tutaj myślę, że możemy wyjść tym najlepszym składem znowu. Wygrywamy 4-1, Kaldara, Mariano, Milan i Ishak strzelają dla nas bramki. No ale słuchajcie, powalczymy sobie na pewno o awans. Do dalszej fazy Ligi Mistrzów. Bo wciąż jest to możliwe. Dobrze się spisałeś Milan. No, pięknie nam się rozwija ten nasz wychowanek. No i mamy spotkanie z Lechią. Jak widzimy tylko 3 dni. Więc zamiast treningu przed meczem z Atletico zrobimy sobie odpoczynek. Mariano chce zagrać i myślę, że damy mu szansę. To nas na razie nie interesuje. No i przychodzimy sobie tutaj do tego meczu tutaj dużo rezerwowych zagra oczywiście. Więc tutaj standardowo zmieniamy znowu sobie tych zawodników. Wiecie co, ja myślę, że nawet możemy to zrobić na stałe. Chociaż nie, teraz za dużo czasu to zajmie. Więc bo chciałem zrobić jakby na stałe drugi skład taki rezerwowy, ale tym możemy się zająć kiedy indziej, może nawet poza odcinkiem bym to zrobił. A teraz ustawiamy sobie to tak jak zawsze. Okej, okay, tutaj Taibi, tutaj Mróz. Tutaj w ten sposób Connolly, Fagan, Walcott. Tutaj Christiansen. Handanowicz może zagrać, ale widzimy już, jak bardzo ocena ogólna Handanowiczowi spada. No dobrze. I przeciwko Lechigdańsk w tym spotkaniu remisujemy. Remisujemy 3 do 3. Śpiewak, Taibi i Gumbaust strzelają dla nas bramki. No i czekamy już na spotkanie z Atletico. Dosyć istotne. Ok, imponujący występ, Mariano. I tak, jak mówiłem, trzeba zrezygnować z tego treningu, chociaż wiecie co? Zobaczmy, jak w ogóle wygląda nasz zespół w tym momencie. I wygląda na wypoczęty, więc nie, nie będę rezygnował z tego treningu, bo nie ma takiej potrzeby w tym momencie. No i to jest prawdopodobnie najtrudniejsze nasze spotkanie fazy grupowej, bo Atletico jest w świetnej formie. No i gramy na wyjeździe. Ten piłkarz już widzimy, że znacznie tutaj słabiej wygląda. Tego jeszcze możemy zostawić do obserwacji. I zobaczmy, czy będzie ktokolwiek ciekawy. Ten ostatni piłkarz wygląda niesamowicie. Okej. Okay. Ta ocena ogólna początkowa wygląda naprawdę spektakularnie. Potencjał też jest całkiem niezły. Podpisujemy go oczywiście. No i jestem bardzo ciekawy tego piłkarza. Mamy też informację, że malinowski jest gotowy do zmiany pozycji na środkowego pomocnika. Nie wpływa to na jego ocenę. W jakim kierunku byśmy tu poszli? No, myślę, że te podania trzeba zdecydowanie poprawić, więc rozgrywający. No i mamy tutaj tego Mateja. Ardeleanu. Okej, okay, wysoki piłkarz, środkowy pomocnik. Zobaczmy, czy rzeczywiście jest to środkowy pomocnik. Wydaje się, że tak, świetne podania. On naprawdę już teraz wygląda niesamowicie. Mógłby to być też środkowy pomocnik ofensywny. Zobaczmy, jak długo by to robił. Zaledwie dwa tygodnie. Tylko czy to mu podniesie ocenę ogólną? Słuchajcie, spróbujmy. Jeśli to nie podniesie jego oceny ogólnej, to najwyżej wrócimy do środkowego pomocnika. Ale jestem ciekawy, czy przypadkiem nie rozwinie się jako środkowy pomocnik ofensywny jeszcze bardziej. Okej, okay, weźmy udział znowu w konferencji prasowej przed tym meczem. No i fajnie by to było urwać jakiś punkt, ale będzie oczywiście o to bardzo ciężko. Okej, okay, damy sobie radę. Tak odpowiemy na to pytanie. Zobaczmy, jak tam drugie pytanie. Czy tym razem zwycięstwo będzie wasze? No, czekają nas trudne boje. Z pewnością to jest prawidłowa odpowiedź. Ostatnio oglądaliśmy, no, to pytanie za każdym razem się pojawia. Musimy zachować koncentrację. Ok, więc konferencja jest już za nami. No i przechodzimy sobie do tego spotkania z Atletico Madrid na wyjeździe. Mm, drużyna jest dobrze poustawiana Tutaj już żadnych zmian chyba nie chcemy robić Widzimy, że nasz hiszpański pomocnik mocno zmęczony No ale zostawiamy go na ławce Szybka symulacja I z Atletico Madryt mecz rewanżowy Przegrywamy po, po raz kolejny 3 do 0 Wszystko co się działo w tym meczu działo się po stronie Atletico Co ciekawe u nas żadnych informacji yy, Ok. No jak widzimy Atletico to zbyt wysokie progi na nas Zwłaszcza, że to Atletico jest ewidentnie W bardzo dobrej formie no, ale i tak uważam, że radzimy sobie bardzo fajnie w, tym, w tej fazie grupowej. Pięknie się nam rozwija Walenty, choć jest w złej formie, co ciekawe. I w co byśmy mogli teraz pójść? Myślę, że, myślę, że możemy iść w, może w rozgrywającego obrońcę teraz. Tak to sobie ustawmy. Ok I lecimy sobie dalej. Przed nami spotkanie z Górnikiem Zabrze, jak widzimy. Yy, Okej, okay, to nas nie interesuje. I po spotkaniu z Górnikiem mamy przerwę na mecze reprezentacyjne, jeśli dobrze kojarzę. Tutaj szansę dostanie Mariano, który się rozwinął swoją drogą, fajnie. Tutaj Tajbi, tutaj niech zagra Connolly i tutaj Christiansen. Takim składem wyjdziemy, dosyć mocnym. Yy, I na wyjeździe z Górnikiem Zabrze wygrywamy 3 do 1. Dwie bramki Iszaka i jedna Milana. Okej, okay, więc teraz przerwa na mecze reprezentacyjne. Yy, Okej, okay. gumbał chciałby grać częściej. Nadal masz miejsce w składzie. No, wiem, że on ma rolę ważnego zawodnika, ale z naszego punktu widzenia on jest bardziej rezerwowym jednak. Yy, Okej, okay. przed nami spotkanie z Legią za dwa tygodnie, a potem z Wiktorią Pilzno. Bardzo istotny mecz. No I zastanawiam się, czy ten mecz robić na rozbudowanej symulacji, czy na szybkiej. Wiecie, ja tak naprawdę. Zależy mi na tym, żeby robić te szybkie symulacje, ze względu na to, że chcę rozegrać jeszcze dwa sezony tej kariery, w sensie ten i jeszcze następny, i chcę się z tym wyrobić przed FIFA 23, co nie będzie łatwe, dlatego ja tak trochę pędzę tutaj z pewnymi kwestiami i robię te odcinki dużo dłuższe. Zobaczmy, czy u tego piłkarza ta zmiana pozycji coś da. Oczywiście, o jeden ocena ogólna się poprawiła. Więc myślę, że będziemy z niego robić środkowego pomocnika ofensywnego właśnie. Niech poprawi te wszystkie walory ofensywne. No ale wygląda świetnie. Ja myślę, że możemy go przenieść do drużyny seniorów od razu. No i też damy go do listy wypożyczeń. Zobaczmy, gdzie go tutaj mamy. Okej, okay, on powinien być tutaj tak też się dzieje. Do listy wypożyczeń. Okej. Okay to mamy załatwione, więc przechodzimy sobie do meczu z Legią. Tutaj mocno rezerwowy skład. Mariano, śpiewak, tutaj Tataryn, tutaj ten piłkarz, tutaj sobie zagra. Tajbi oczywiście, tutaj Mróz. Christiansen, Fagan, Wolcott Connolly, tutaj ten piłkarz i tutaj dajmy szansę, bo dawno już dosyć nie grał ten mołdawski bramkarz. Szybka symulacja i z Legią Warszawa Przegrywamy. To jest nasza pierwsza porażka w tym sezonie. No ale graliśmy naprawdę bardzo rezerwowym składem. Każda pozycja została wymieniona na rezerwowego piłkarza. No ale prowadziliśmy w tym meczu co ciekawe, bramka śpiewaka. Okej, okay, ta porażka nie wpływa jakoś specjalnie z pewnością na nasze miejsce w tabeli. Natomiast teraz będziemy grać z Wiktorią Pilzno, bardzo ważny mecz. Ganago chce grać częściej. No to jest nasz podstawowy napastnik, ale ja go oszczędzam właśnie na te najważniejsze mecze. Jestem pod wrażeniem. Okej, okay, przechodzimy sobie dalej, zobaczmy, jak wygląda zespół. Wypoczęty, więc myślę, że tutaj nie trzeba rezygnować z tego treningu. Odrobinkę może zmęczony Elvis, chociaż tutaj słabo to widać, ale ogólnie wygląda to super. Weźmy udział w konferencji i ja myślę, że zrobimy sobie tutaj szybką symulację. Zaryzykujemy po raz kolejny z szybką symulacją, a rozbudowane zaczniemy robić już w fazie pucharowej, bez, bez względu na to, czy to będzie Liga Mistrzów, czy Europy. Koncentracja na dobrym występie, oczywiście. Drugie pytanie: co się dziś zdarzy? oczekuje od nas pokazu siły. Oj, i to nie zadowoliło drużyny, co ciekawe rzadko się to zdarza, że nie trafię z odpowiedzią. Biorę na siebie całą winę. Ok, wiedziałem, że ta odpowiedź zadowoli nasz zespół, więc mimo wszystko podchodzimy zmotywowani do tego spotkania. No i gramy z zespołem, który ma jeden punkt, i słuchajcie, jeśli to spotkanie Wygramy lub chociaż zremisujemy, to mamy już pewność, że nie zajmiemy ostatniego miejsca i mamy pewność, że zagramy przynajmniej w lidze Europy. A jeśli wygramy, to jesteśmy krok od fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. Zobaczmy. Wygrywamy 2 do 1. Ganago i Jackson strzelają bramki, więc kolejne zwycięstwo z Wiktorią Pilzno. trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Byliśmy dużo lepszym zespołem. No, nie wiem co mam powiedzieć, ale to jest fantastyczna sprawa. Musimy sobie jeszcze zerknąć, jak ta tabela wygląda w tym momencie, ale coś czuję, że wygląda fantastycznie. Zobaczcie tylko to. Jesteśmy na miejscu drugim, a Juventus traci do nas cztery punkty. To oznacza, że gramy dalej. Bez względu na wynik ostatniego meczu z Juventusem. Możemy nawet przegrać, ale my jesteśmy dalej w Lidze Mistrzów, słuchajcie. Będziemy w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Wisłą Kraków. W życiu się tego nie spodziewałem. Przecież pierwsza moja reakcja, jak zobaczyłem naszą grupę, no to, że w ogóle nie ma o co walczyć. Walczymy o miejsce trzecie, o Ligę Europy, ale top dwa, wiadomo, że zajmą Atletico i Juventus. Tymczasem nie daliśmy szans Juventusowi. Coś niesamowitego. Odrzucamy oczywiście ofertę z Sheffield United, ale fajnie, że obserwują nas yy, tak duże kluby, jako menadżera. Słuchajcie, ten odcinek już się mocno przeciągnął. Ten ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów i to, co będzie się dalej działo, zostawiamy sobie już na później, no ale fajnie, że w tym odcinku już tak naprawdę się rozstrzygnęło to, że będziemy grać dalej w Lidze Mistrzów. Jestem niesamowicie podekscytowany tym, tym faktem, no i zobaczymy, jak to się będzie dalej układać. Natomiast za dzisiejszy odcinek już bardzo wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.